Jesteśmy z Anzorem Andrzejewem po KSW22 i Anzor, chciałem cię pierwsze zapytać, jak, bo wiem, że trenowałeś dużo boksu ostatnio i że jesteś nastawiony na stójkę w dużej mierze i powiedz, czy te treningi faktycznie, to co zrobiłeś dzisiaj w walce, to było to, co robiłeś na treningach, bo nie wyglądało to jak taki klasyczny boks. Nie, ja ćwiczyłem boks, ale mój boks taki jest specjalny na MMA, pod MMA. A tak bardziej techniczny boks ja nie mam jeszcze, niestety, ale udało się mi wygrać takim pięknym stylem i dzięki moim trenerom, dzięki wszystkim, dzięki Bogu. Ale właśnie tak jak patrzeć na twoje, tak jakby twój styl boksowania, to jestem ciekaw, czy jak przychodzisz właśnie na trening do tego Phoenixa, prawda, to czy oni ci mówią, że na przykład powinieneś tutaj trzymać rękę wyżej, tutaj coś, czy właśnie tym, bo nie wszystko to się sprawdza, prawda, z klasycznego boksu w MMA. I jak to wygląda, co oni ci dokładnie, jak nad jakimi rzeczami pracują? Tak, naprawdę, ja robię tam 3 akcje i 10 blendów i każdy cios, wszystko, jak stoi, wszystko, ale ja robię to, co oni mówią, wszystko, jak jestem jak bokserem, ale przychodzę do siebie i robię swoje, na przykład potem MMA robię wszystko, ale bardzo techniczne, jeżeli rządzi, to naprawdę, to duże blendy poprobiłem troszeczkę, ja cały czas wpadam. Teraz też mam coś tego, ale troszeczkę już staram się nie wpadać, a na miejsce boksować, ale nie wiem, udało się mnie to nie. A właśnie jak patrzyłeś na walkę Pawła, bo pewnie no, tam były ze 2-3 dostępne w internecie tak na szybko, to czy zachował się tak, jak widziałeś, że zachowywał się w poprzedniej walce? No tak. Ja bardziej myślałem, że on od razu pójdzie do nóg i muszę był uważać tej cepy. I tak myślałem, że w stójce jest zero, ale dostałem cios z dół, ale poczułem, ale udało mi się zakołtować, ale naprawdę jak poszedł do parteru, był bardzo dobry, ciasno trzymał, wszystko chciał ręką wykluczyć i pójść do trójkąta, ale nie udało się, ja stałem i zrobiłem swoje. Ja przed walką już był cały czas, wszyscy moi trenerzy, wszyscy mówili, że dzisiaj tylko stójka. Trenujesz i boks, i w Ankosie trenujesz, i z Piotrem Jeleniewskim w różnych miejscach. Powiedz, czy szykuje ci się jeszcze jakieś, nie wiem, czy to wyjazd, czy coś w nowe miejsce, czy na razie będziesz trenował w tych miejscach, które wymieniłem? Tylko tych, na razie nic nowego, ale jakieś planujemy, jak wyjdzie nam, nie wiem, tam teraz postaram się zrobić jakieś walkę Europy. Zobaczymy gdzie, nie wiem, ale postaram się zrobić jakieś walkę, ale 2 razy w roku walczyć to za mało bardzo i postaram się w rok 4-5 razy zawalczyć. Teraz na pewno jakieś za parę miesięcy mam nadzieję, że zawalczę gdzieś jeszcze. I ostatnie pytanie dotyczy tego, słyszałem taką plotkę, że Artur Zdowiński ma schodzić do twojej wagi i możliwe, że będzie taka walka prędzej czy później się odbywać. I powiedz, bez jakiegoś oczywiście napinania się, co sądzisz o Arturze Zdowińskim i czy taka walka ewentualnie by cię interesowała? Ale nie wiem, zajdzie on albo nie, jak zajdzie, jak on zajdzie do 6-6 i KSW powie, że daje to ofertę, to spoko, ja zawalczę z Arturem, nie mam problemu. Nie obojętny z kim walczyć, albo 6-6, ja z kim obojętny zawalczę. Dobra, dziękuję ci bardzo, gratulacje. Dziękuję.